Studniówkę zorganizowali rodzice klas czwartych radomskiego agrotechnika. Do incydentu doszło około 5 rano w niedzielę 19 stycznia. Interwencja miała dotyczyć agresywnego mężczyzny. Gdy na miejsce przybyli umundurowani policjanci, okazało się, że inny mężczyzna, jego kolega, zaczął być bardzo agresywny w stosunku do interweniujących policjantów, używał wyzwisk wulgarnych. Gdy policjanci wyprowadzali mężczyznę z lokalu, wtedy podbiegł do nich inny mężczyzna, chcąc nie dopuścić do tego, aby jego znajomy był zatrzymany. Doszło do szarpaniny, napastnicy zaczęli bić funkcjonariuszy. Policjanci wezwali na pomoc drugi patrol. Wtedy na miejscu zatrzymali 19-latka, natomiast drugi z napastników oddalił się. Następnego dnia kryminalni zatrzymali 21-letniego mieszkańca Radomia. Jeden z zatrzymanych to uczeń agrotechnika, drugi to piłkarz drugoligowego Radomiaka Mateusz R., który był na studniówce jako osoba towarzysząca jednej z uczennic. Mężczyźni odpowiedzą za czynną napaść na funkcjonariuszy i znieważenie ich, a za przestępstwa te grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. 19-latek trafił do aresztu na 2 miesiące, natomiast za Mateusza R. wpłacono kaucję w wysokości 10 tysięcy złotych, a poręczenia złożyli były poseł Krzysztof Sońta, Jerzy Nowocień, prezes Radomiaka oraz wiceprezydent Ryszard Fałek. Młody człowiek, który nie miał nigdy do czynienia, ileś miesięcy w areszcie z różnymi przestępcami będzie miał kontakt, czyli wychodzę z założenia, że może więcej mu to złego dać niż dobrego. Natomiast poręczyłem to rząd, że na każdą rozprawę do sądu się stawi i w takim zakresie jestem w stanie w jakiś sposób to wyegzekwować. Mateusz R. jako piłkarz drugoligowego klubu pobiera także stypendium sportowe z miasta. Co do stypendium, to jestem zastrzeżony, jeżeli nie ma konfliktu z prawem. Jeżeli będzie wyrok prawomocny, wtedy nie może uzyskiwać stypendium, dostawać z miasta na pewno. Piłkarz, mimo że ma postawione zarzuty, nie został na razie zawieszony przez klub w prawach zawodnika. Ja jako właściciel Radomiaka patrzę przede wszystkim na dobro klubu. Przygotowujemy się intensywnie do rundy wiosennej. Musimy odrabiać straty do czołowej ósemki, żeby utrzymać się w drugiej lidze i to jest dla nas priorytetem. Oczywiście konsekwencje ze strony Mateusza będą wyciągnięte. Nie może narażać klubu na zły wizerunek, no ale jest dobrym piłkarzem, piłkarzem perspektywicznym i będzie nam w tej rundzie jak najbardziej potrzebny i przydatny. Dochodzenie w sprawie niedzielnego incydentu prowadzi prokuratura rejonowa Radom Zachód.